Herod to był naprawdę cwany lis. Chciał wykorzystać mędrców do tego, aby oni zaprowadzili go do Jezusa. I wcale nie chciał włożyć w to wysiłku. Nie powiedział, ja z wami pojadę do Betlejem, tylko stwierdził, weźcie wy tam, pojedźcie i potem, jak będziecie wracali, to mi opowiecie. Ja wykorzystam dobrze te informacje. Czyli minimum wkładu, wysiłku, a maksimum efektu. I tak samo czyni zło. Ty się napracujesz, włożysz tysiące emocji, całe swoje serce w coś. A potem, jeśli coś nie wyjdzie, to oczywiście Tobie zostaną przypisane złe emocje, a jeśli wyjdzie, no to super. To oczywiście też się pod tym podpiszę, według zasady, że sukces ma zawsze wielu ojców, a porażka jest sierotą czy zgodzisz się na to by być przedłużeniem ręki zła? Jeśli tak, no to czekają ciebie bardzo smutne konsekwencje, bo na początku grzech oczywiście jest bardzo przyjemny, nawet na rękę byśmy powiedzieli, a potem o, już jest on o wiele cięższy, potem zostawia ciebie w tym samego. Dlatego zachęcam ciebie, abyś po spowiedzi świętej nie od razu wracał do grzechu, tylko jak ci mędrcy wrócili inną drogą do swojego kraju, ty tak samo, nie od razu do grzechu. Tylko wybierz jeden punkt, który zmienisz w swoim środowisku, który będzie takim punktem odbicia się, i wtedy zobaczysz, że to naprawdę pomoże. Wystarczy jeden punkt.